mamy dobrą okazję, żeby przyglądać się zawodnikom, żeby przygotować ich tak naprawdę do wymagań, jakie będzie stawiała przed nimi kadra wojewódzka w najbliższym sezonie. Na ocenę na pewno jeszcze przyjdzie czas, natomiast ten początek pracy jest bardzo pozytywny i cieszymy się z podejścia z zawodników do zgrupowania i do treningów, które udało nam się zrealizować dotychczas. Piłka nożna ma im w pewien sposób ma ich przygotować do życia w wieku dorosłym, ale przede wszystkim muszą się cieszyć tym, że mogą bardzo fajnie spędzić czas, że mogą chłopcy ze sobą współpracować na różnych płaszczyznach, nie tylko piłkarskich, ale przede wszystkim takich socjalnych. Dla nas najważniejsze będzie tutaj, jeżeli każdy z tych chłopców w swoim środowisku i w tym środowisku lepszym, bo tu mamy najlepszych chłopców z województwa małopolskiego, będzie robił krok do przodu. Na pewno kluczowa jest tutaj raz selekcja zawodników, nie tylko pod kątem czysto piłkarskim, ale także mentalnym. Natomiast jeszcze ważniejsze wydaje mi się, że jest przedstawienie celu, że gramy do wspólnej bramki, niezależnie z jakiego klubu wywodzi się zawodnik, bo jedni zawodnicy są z mniejszych, drudzy z większych klubów, to ten cel kadry powinien być jeden, wspólny i powinno być zwyciężanie. Mamy wyśmienitych specjalistów w postaci trenera bramkarzy, trenerów z Krakowi, trenerów z Garbarni, trenerów z Wisły Kraków, więc wspólnie tworzymy tą jedność szkoleniową i chcielibyśmy jak najlepiej rozwijać tych chłopaków pod kątem ich zdolności indywidualnych i grupowych. Myślę, że jako jedno z największych województw te nasze oczekiwania cały czas powinny być wysokie. Wiadomo, że duże oczekiwania to też duże wymagania. Chcielibyśmy z kadrą zaprezentować się jak najlepiej w meczach międzywojewódzkich i zakwalifikować się na finały Olimpiady Młodzieży.